Często przygotowujemy dla Was klawiatury mechaniczne do 500 zł, ale mówicie taniej. No taniej, drogo. No to jedziemy z klawiaturami za 300 zł, ale Wy mówicie? No dałoby się chyba taniej. No to dzisiaj postaramy się znaleźć klawiatury mechaniczne za około 100 zł. Ale nie ręczymy za nie, bo może być różnie. Sprawdźmy. Sprawdźmy, jak wyglądają. Intel Extreme Masters już za nami, święto gamingu, święto e-sportu, ale to jeszcze nie koniec, bo my mamy dla Was super promocję. Sprawdźcie promocję m.in. od Be Quieta, możecie taniej złożyć swój komputer, albo promocję od Trustmastera. Gamingowe Black Weeks trwają, także sprawdźcie wszystkie promocje dostępne, link w opisie. Zacznijmy od najdroższej, klawiatura Crux Atax. Moi drodzy, klawiatura, o której tyle już było w naszych odcinkach. Tutaj mamy dwa klasyki, Atax Pro RGB i Atax Pro RGB, ale w wersji puddingowej. A budżetowe rozwiązanie od Cruxa. Klawiatura od Cruxa. Crux Atax. Crux Atax Pro. Zgadza się, natomiast tutaj od razu wchodzę z Tobą w polemikę, bo najczęściej wybieraliśmy jednak model Atax Pro i on się faktycznie dość często u nas na stołach pojawiał, natomiast samego Ataxa zbyt często nie wybieraliśmy. A on kosztuje około 130 zł, czyli bardzo blisko 100 i jest najdroższy. A ja nie wziąłem noża, więc muszę iść po niego, żeby otworzyć ją. Crux Atax to klawiatura o bardzo charakterystycznej, grubej bryle, gdzie te klawisze są wszystkie zatopione w tej obudowie i na co warto zwrócić uwagę, podświetlenie no jest przyjemne, ale... No niestety jest tylko i wyłącznie strefowe, nie mamy zbytnio możliwości konfiguracji takiego podświetlenia, natomiast trzeba oddać tutaj Cruxowi to, że jest dość intensywne, na pewno nie zgubimy się w nocy na tej klawiaturze, bo te klikapy i te klawisze będą wyraźnie podświetlone. Brązowe switche, o temu! I to jest jedna z tych miłych rzeczy, bo klawiatura budżetowa, a jednak switche nie są totalnymi no-name'ami, bo Utemu to już jest no, popularna marka. To marka, którą na pewno znamy i którą wielu graczy, można powiedzieć, że sobie ceni. Natomiast na pewno cenić sobie nie będzie keycapów, które te switche otaczają. Niestety one są dość mocno elastyczne i mam wrażenie, że mogą dość łatwo ulegać gdzieś tam zniszczeniu czy wytarciu. No nie jest to bardzo mocne tworzywo, do którego jesteśmy przyzwyczajeni przez producentów z trochę wyższej półki cenowej. To nie jest jakąś ksywę. Ten dla ciebie. Keycap. Escape. Żebyś stąd spierdł. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że mamy nóżki i to w dodatku podwójna regulacja, moi drodzy. Także nie ma lipy. Nie ma oplotu, jeżeli chodzi o przewód i też ten przewód nie jest wypinany. No myślę, że to są rzeczy, których w tych kwotach się raczej nie spodziewaliśmy, ale może tańsze nas zaskoczą, nie wiem. Na pewno to, co trzeba oddać tej klawiaturze, że nie wiem dlaczego, ale tanie klawy zazwyczaj chcą nadrobić tym, że są jakieś udziwnione i przez to tracą. Tutaj mamy prostotę. Prosta i według mnie wystarczająca. Także dla początkującego gracza, który szuka czegoś taniego, a nadal spełniające podstawowe warunki, wydaje mi się, że Crux Atax zdecydowanie jest na plus. Ja się z Tobą zgadzam, chociaż docierają do nas informacje, że faktycznie przy dłuższym użytkowaniu te klawiatury i te switche potrafią niestety odmówić posłuszeństwa. I to jest największy minus sięgania po budżetowe rozwiązania. Są mało wytrzymałe w czasie, ale na szczęście 2 lata gwarancji i tyle minimum powinniście się cieszyć. Słusznie zrobiłeś, że powiedziałeś, że się boisz, bo tej klawiatury chyba trzeba się bać. Zobaczcie na to opakowanie, co tu się dzieje. Pamiętacie, co myśmy widzieli? Tu jest kościotrup, tu są płonący ludzie. Tu jest ogień, tu naprawdę będzie się ścierał trup i jest to klawiatura Defender Reborn. O, jeszcze odrodzenie mamy. Mam nadzieję, że ten Reborn faktycznie jest lepszy niż ten, który był wcześniej, zanim umarł, bo boję się o tamtą poprzednią wersję, no ale sprawdźmy, co jest. Jak to wygląda w ogóle? No patrz, jak jest zapakowane, kulturka. Jest instrukcja. Co to jest? Join Crossout. Może gierkę dostajemy w promocji? Action. Jest gra w zestawie. Bonus code. Znacie taką grę Crossout? Producent wypuścił grę mobilną. Nikt nie chciał jej instalować, więc wypuścił klawiatury. Zaczął sprzedać klawiatury i chciał w ten sposób zachęcić do swojej gry mobilnej. Skąd pomysł, że ona jest mobilna? Gdzieś no nie wiem, no tak sobie wymyśliłem. No, cała ta historia jest jakby co wymyślona, Piotrze. Abstrakcja była. No to jesteś abstrakcja. Dobra, wygooglowałem, bo nie wiedziałem. Smarty też nie wiedział, ale Crossout to
Postapokaliptyczna. Tak, Czugawi już się wkurzył pewnie, bo to jego ulubiony styl. MMO stworzony przez studio Targem Games i Genji Entertainment War Thunder. Słuchajcie, ta gra, i teraz oficjalnie chciałem przeprosić, bo właśnie to jest to, ocenianie po okładce 6,2 na 10 na gry online i 7 na 10 na Steamie. Trzy opinie ma. Gdzie ma trzy opinie? Producent, jego mama i jego siostra. Tu musimy oddać, że ta gra Jak ktoś grał, niech da znać w komentarzach, tak. A my podłączamy w końcu tę klawiaturę. Ta klawiatura kosztuje 130 zł, a dostajemy od razu też podkładkę pod nadgarstki, coś, czego nie było. Ale tak skrzypnęło niebezpiecznie. Już musisz wyginać od razu. Czego nie było w poprzedniku, także za to plus, chociaż no trzeba przyznać, że tu ten plastik. Przestań, bo popsujesz od razu. Pamiętasz kiedyś na jakieś prezenty mikołajkowe na odcinek, zrobiłem sobie prezent w formie takiej podkładki elastycznej. To chyba była od Corsera, ale zmiksowałem. Corsera chyba. Taka żelowa? Taka żelowa chyba. To Messiah chyba. A, może Messiah. W każdym razie to jest to samo, tylko z plastiku. No zdecydowanie. Słuchajcie, na początku myślałem, że mi tak strzela w uszach, ale nie. Ta podkładka strzela, no faktycznie, ale słuchajcie. Umówmy się, nikt tak podkładką się nie bawi, kładzie ją tu i tyle, no. Ej, ale dobra, no zobacz, ona ma magnesiki, przynajmniej w przeciwieństwie do Razera, który robi obecnie swoje podkładki pod nadgarstki bez magnesików w klawiaturach za 600 zł. No dobra, ma magnesik, ale umówmy się, to nie jest jeden z tych najmocniejszych. O, nawet się Dobra, jest magnes, który się trzyma. Wystarczający magnes. Tu podświetlenie również jest strefowe. Jednak nie jest strefowe tak samo jak w Kruksie. W Kruksie strefy mieliśmy podzielone w pionie, a tutaj strefy mamy podzielone w poziomie. Także jest trochę inny styl, ale podświetlenie podobne. Jest podobne, chociaż wydaje mi się, że jednak mimo wszystko mniej intensywne. Jest też kilka animacji. Faktycznie możemy sobie to podświetlenie delikatnie konfigurować, ale oczywiście nie możemy tutaj mówić o pełnej dowolności. Co do samej klawiatury, no jak oceniasz jej wytrzymałość i konstrukcję? No powiem ci tak, no nie będę tutaj kłamał, że ta konstrukcja w porównaniu do Kruksa, zresztą słuchajcie, żeby nie być głosłownym, ja tego Kruksa daleko nie mam, ja go wyjmę, zobaczcie sobie, no to jednak nie chodzi tak. Bo jest bardzo ta bryła taka mocna, a tu no już ogląda kikapy, wiadomo. Nie kikapy, ale patrzcie co. Switcha chciałem zacząć jaka... Oj, strzeliło. Ała, wow. Próbuję doszukać się gdzieś nazwy Switcha, ale jest jakiś Zinghuang Kung, tak napisane chyba. W każdym razie, no raczej Switche no-name'owe na opakowaniu też nie znalazłem żadnej informacji co do tych Switchy. Tutaj w tym przypadku są niebieskie, strzelające, okropnie brzmiące, przynajmniej dla mnie. To już jest kwestia gustu, moim zdaniem. No, są głośne i nie jest to taki super przyjemny mechanik, jeżeli chodzi o ten dźwięk. I ten dźwięk jest jakiś taki... Są to Blue Switche, zdecydowanie szybko chodzą, ale tak jakoś no, nie czuję tego. No kwestia tego jeszcze, jak będą responsywne w samych tytułach gamingowych. Natomiast jeszcze słowo o kickupach, tylko te słówko dosłownie, że są ciutkę lepsze, mam wrażenie, od tych kruksowych, bo są twardsze, są troszeczkę lepiej skonstruowane, mam wrażenie, i nawet jest taka delikatna podwójna powłoka, więc dzięki. Bardzo fajne. Taki fetyszysta kickupów jak Smarty i tak by wybrał tą klawiaturę. A ja jeszcze kończąc kwestię tutaj, jak wygląda ta klawiatura. Mówiliśmy w Kruksie, to tak samo powiemy tutaj, jednostopniowa tylko regulacja, też nie ma oplotu i tak jak się zastanawialiśmy, druga klawiatura również nie posiada wyczepianego przewodu, co mnie nie dziwi, bo byłbym totalnie zaskoczony, gdyby w tej klawiaturze tak stworzonej był jakiś właśnie przewód. Szczęście jest takie, że opakowanie zapowiadało, że ten Reborn to po prostu, wiesz, te płomienie będą na tej klawiaturze. No szczęście to się nie zdarzyło, więc pod względem estetyki nie jest tak dobrze jak w Kruksie, ale no nie mogło być gorzej. Przejdźmy do tańszej klawiatury numer 3. Kolejna klawiatura to Tracer Game Zone, uwaga, HIT. I czy ta klawiatura to będzie HIT? No, HIT to mam tutaj ewidentnie na opakowaniu, bo już jest znowu mocno gamingowa. Przede wszystkim, to nie wiem czy zauważyłeś, ale jest postapokaliptycznie znowu. Ale otwieram i sprawdzam, czy postapo nie ma w środku w zapakowaniu. No standardowe, takie najprostsze, najtańsze opakowanie, no ale mamy tutaj do czynienia z klawiaturą za 119 zł. Oj, to. O kurde, ale mnie odrzuciło po wąchaniu. Trochę czuć. No, dawno tego nie czułem.
Ej, no ale no nawet jej nie podłączyliśmy, no proszę cię, poczekaj z tymi crash testami, no. No nadal uważam, że lepiej niż w poprzedniczce. No i po co? No i po co? No proszę cię, no podłącz i zobaczmy, jak ona się świeci. Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o to podświetlenie, to mi się to podoba. Nie jest najgorzej, jest naprawdę intensywnie. Tak pastelowo. Pastelowo, to nie są takie klasyczne kolory tęczy też tutaj, tak. Więc jest coś innego i do mnie to też przemawia. Podoba mi się to podświetlenie, zdecydowanie jest punktowe, ale takie wyważone. Nadal strefowe i strefowe tak jak w Kruksie, czyli strefy są podzielone w pionie. Tutaj mamy fiolet, tutaj mamy taki właśnie, to nie jest niebieski. Turkus. Tylko to jest turkusowy. Nie mówmy skąd znamy takie kolory. No ale nie przemawia do mnie to trzaskanie, które na początku spowodowałeś. No, nie pomaga jej, ja sam sobie spróbuję. No trzask, dużo to nie... trzaska strasznie, jest tam jakby coś pękało w środku, ale dobra, trochę nią pomanewrowałem, już nie trzaska, zobacz, już się wyrobiła, tak trzeba dotrzeć, no. Tak. Jeżeli chodzi o tą klawiaturę właśnie, bo widziałem, że już za kick-up złapałeś, no wiedziałem, że chciałem switcha zobaczyć, No i kolejny raz, niebieski. Niebieski, tak, ale tutaj już inna konstrukcja, niestety producent również nieznany. W momencie, kiedy chciałem zobaczyć jakąkolwiek informację o tej klawiaturze na opakowaniu, to widniało tylko tyle, że jest to mechaniczna klawiatura multimedialna gamingowa. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o klikanie? No i co mi klikasz tu? No zaraz je... Jest nadal głośno, no ale to jest Blue Switch, także tutaj tego się spodziewaliśmy, ale jest moim zdaniem kolejny raz przyjemniej niż w poprzedniku. Ja tutaj chciałbym takiego bezpośredniego porównania dokonać, żeby jeszcze tu usłyszeć tą różnicę. Uwaga! Tu jest chyba głośniej nawet. Może głośniej, ale przyjemniej. Tak. Lepiej się klika. Jest... Tu się zgadzam, ale zobacz teraz na tym porównaniu, jak różne są podświetlenia. Tutaj naprawdę widać to podświetlenie, a w tym momencie na tej praktycznie nie widać nic. No i ten test, tak narzekałeś na tą klawiaturę? Jest podobnie. No, co do wytrzymałości, naprawdę można tutaj wiele, ale powiedzieć na samym początku. Natomiast mamy regulacje na spodzie klawiatury, oczywiście. Są gumeczki, żeby się ta klawiatura nam jakoś bardzo mocno nie ślizgała, chociaż jak widać niewiele one pomagają. No i co, no przewodzie wypinanym to raczej możemy zapomnieć. Ale że wiesz co? Tak. Ale że ty nic nie powiedziałeś jeszcze. Dobra, wspomnę o tym, wspomnę, jak już tak namówiłeś, to oczywiście klasycznie wyjmuję. Escape'a namówił. No i jeżeli chodzi o kick-upy, jest tutaj miękko, ale uwaga, znowu nie tak miękko jak w Kruksie, ale bardziej miękko od poprzedniczki. Ale porównanie da. Okej. Klawiatura, która jest najbliżej 100 zł, to uwaga, to jest klawiatura Backlit od Game Note, które jest by i właśnie, i tutaj słuchajcie, by, mieliśmy dużą dyskusję przed sekundą, by Havit, by Havit. Jeżeli byśmy mieli przeczytać to po angielsku, to Google nam mówi, że to jest klawiatura by... Havit. No, Havit no, prawie, tak, wszystko okay. Tak, wszystko się zgadza. Otwieraj. Bardzo się cieszę, że to... Nie, właśnie jakiegoś mega postapo nie czuję, faktycznie są jakieś wzorki tutaj, ale nie ma takiego chamskiego gamingu. Natomiast bardziej mnie interesuje to, że to jest tak wypchane strasznie mocno. Tak, strasznie grube opakowanie. I powiem ci, że fajnie nawet zapakowane. No, no oczywiście mamy przegródki jakieś. Przegródka na kabel, to się rzadko zdarza. 109 zł, już bliżej 100 dzisiaj nie będziemy. Podkładeczka, znaczy... Trudno to nazwać tak do końca podkładką, ale no nie, no jest podkładką, ale... Ale gry nie ma? No już przyzwyczajony jestem do pewnych standardów grać za 100, no. Co do samej podkładki, no niestety zbyt kolorowo to nie wygląda. Oczywiście już o magnesikach możemy zapomnieć, ale od spodu no to wygląda jak faktycznie po prostu taki kawałek plastiku, który zaraz się gdzieś tam powygina, najlepiej to po prostu zgubi. Musimy tutaj... Poradzisz sobie, czy ci pomóc? Trafić. Bo to trzeba te w dziurki trafić. On to rozkmini, no to jest trudne, nie? O, weszło. Czekaj. O! No jak to i co mi powiesz, że to jest trudniejsze niż magnes? No dobra, ale co do samej klawiatury, opowiada, słuchaj, ja według mnie nie wygląda źle. Mamy tutaj jakieś wystające wkręty, natomiast sama klawiatura jest ciekawa, naprawdę. No, troszeczkę mamy takich industrialnych klimatów, takich no właśnie przez te śrubki głównie. Zasłania oczy! Zasłaniam oczy, włączaj nic nie patrzę. Światło! Włączaj światło, no. Oświetlenie. Bang! O Jezu, chyba faktycznie mnie oślepi. Okej, okay, no dobra, no jest zaskoczenie pozytywne. Tak, to znaczy...
Kolor jest taki jak w Kruksie, bym powiedział. Nawet bym zaryzykował, że jest prawie identycznie podświetlona. Nie jest to już tak pastelowo jak w poprzedniku, bo jest taki klasyczny, mocny te kolory, ale jest intensywnie. Jest intensywnie, zdecydowanie się nie zgubimy w nocy na tej klawiaturze. Mamy oczywiście regulację pojedyncza, ale chciałem zobaczyć, jak ona się sprawuje z tą podkładką, ale jest okej. Bo bałem się, że ta podkładka będzie nam troszeczkę odstawać albo się wyginać, ale nie, jest w porządku. Mamy jeszcze dookoła faktycznie taką obwolutkę nawet aluminiową. Dokładnie, ta obwolutka akurat to jest fajne. To robi trochę taki odblask się robi, jak światło padnie, więc fajnie coś jeszcze się mieni. Powiedzmy sobie, że estetyką do nas ta klawiatura przemawia. 109 Oczywiście zł. Mamy na uwadze to, że kosztuje ona 109 zł. Natomiast zobaczmy, co się czai w jej wnętrzu. No i ku naszemu zaskoczeniu mamy Blue Switcha. Blue Switcha, tak. Widać, że tanie klawiatury na Blue Switchach stoją. I tu też jest Blue Switch. No cicha absolutnie nie jest, ten klik jest, chociaż on nie jest wyczuwalny. On był, tak jak byłby wydawany celowo, ale nie czujemy tego oporu, nie czujemy tego kliku. Ja bardziej bym nawet to do Reda jakiegoś porównał, aniżeli do niebieskiego Switcha. No oporu totalnie nie ma, faktycznie. Według mnie ten feeling jest w porządku. Jest naprawdę, spodziewałem się za tą trochę ponad stówę czegoś znacznie gorszego. No jak te kick-upy, bo no, ale kick-upy naprawdę jestem zaskoczony, bo są twarde. Wydaje mi się, że trudno będzie je gdzieś tam mechanicznie uszkodzić. Co do ścierania, tutaj mam wątpliwości, bo faktycznie może być różnie. No ale zróbmy ten crash test. Zróbmy, powyginajmy ją chwilkę, bo praktycznie każda na starcie była wyginana, a tutaj jeszcze tego nie robiliśmy, no. Ja to złamię. A mówiłem, a się śmiałeś, teraz wyjmij. Ale to wyjąć to trudniej niż włożyć. Właśnie, no, włożyć każdy głupi umie. No i co? Taki silny, na siłkę chodzi. Ciężary potem. Spoma klata dziś będzie znaleźć. Znała klatę. Słuchajcie, w razie czego podkładkę macie na stałe w tej klawiaturze, także zdecydujcie się na samym początku, czy chcecie ją podłączyć, czy jednak zostać bez podkładki. To jest podkładki. Jedna droga w jedną stronę. Bilet jest w jedną... O! Udało się. To jeszcze jedna. Jeszcze jedna strona, ale to chyba powinno pójść już łatwiej. Yes. Dobra, mamy to. No powiem ci, no, nie lepiej niż Crux, bo tam jednak ta budowa, ale naprawdę lepiej, znacznie lepiej no niż jest dwójce i trójce. Miękko, widać, że ta klawiatura się wygina, widać, ale że to nie jest najlepsze tworzywo, robotę, ale metal robi robotę, dokładnie. Więc według mnie naprawdę pozytywne zaskoczenie i w tym przedziale do około 100 zł, no to faktycznie oprócz Cruxa ta drugie miejsce po prostu. Chyba tak bym powiedział, biorąc pod uwagę, że przy stówie każda dycha to jest 10% kwoty, także to jest już dość sporo i naprawdę ta klawiatura robi wrażenie. Jeżeli miałbym się wypowiedzieć, to ja osobiście dołożyłbym mimo wszystko do Cruxa. Tak jak wspomnieliśmy, chyba najlepsze wrażenie mimo wszystko. Zdecydowanie, no gdybym ja miał się wypowiedzieć w tym temacie, to dołożyłbym do Cruxa, ale Atax Pro znowu tutaj delikatnie. Czyli więc... O Jezu, to... No ale to już wchodzimy w te rejony 200 zł, to już te 200 zł. No nie, faktycznie, no a ten, no, nie, ten ja Atax, też bym dołożył, ale... Atax zdecydowanie wydaje się być bardziej stabilną wersją, ponieważ tutaj faktycznie przy dłuższym użytkowaniu mogą pojawić się problemy. Ale jeżeli takie problemy pojawiły się u Was, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Tak, bo zbieramy od wszystkich, którzy używali jakichś konkretnych klawiatur, opinie, żeby się dzielić nią z innymi i po dłuższym czasie, żebyśmy wiedzieli, czy jakaś klawiatura miała problemy z na przykład tym, że się psuła, albo z tym, że coś nie działało. Którą Wy klawiaturą jesteście zaskoczeni? Dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.